Proszę.
Samorząd jest na drugą miejsce, tak naprawdę. W samorządzie liczy się nie światopogląd, ale liczy się podejście do mieszkańca, interes życia mieszkańca. Mam wrażenie takie, chcę to wierzyć, że udało nam się podjąć krajowe życia na stronie rady. Wszyscy byliśmy tego udziałowcami. Niezależnie od tego, czy się po tej stronie sam, czy po tej, czy tam na publiczności, wierzę, że każdy głos, który też wyświetliłem, punkt mały, przynajmniej który dorzucił tego ogromnego stopu, którego za chwilę będziemy stanowić budżet. Jak mówię za budżet, to jest pierwszy. Pierwszy nasz budżet to było 600 milionów złotych, jak ustawiamy. Dzisiaj zobaczcie, co będzie się odpalić, którzy z was za miesiąc czasu. Takie 4 prawdy więcej. Bardzo wam wszystkim dziękuję. To było niesamowite przeżycie i najpiękniejsza przygoda zawodowa, jak to mogło przeżyć. Dzięki mieszkańcom Lublina, ale dzięki radom. Trzykrotnie wyraźliśmy z tego przewodniczącego. Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję. Będę was wszystkich nosił w sercu. Niezależnie od tego, czy na tej sali mieliśmy spór, czy nie. Każdą osobę, każdego rodzinnego z trzech kadencji. Dziękuję pracownikom samorządowym. Wszystkim, którzy słyszą, a wiem, że często pracownicy słuchają waszych obrad. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom samorządowym naszego miasta. Wszyscy niesiemy tę szatę, która na samym końcu oddaje pokój mieszkańcom Lublina. Pamiętajmy, dziękuję wszystkim pracownikom, radnym, dziękuję moim współpracownikom, dziękuję w imieniu rady, paniom z obsługi biura, które tutaj są dla mnie każdą sesję. Dziękuję wszystkim współpracownikom biura miasta, dziękuję pracownikom kancelarii. Będę pamiętał zawsze ci biuraci. Dyrektorem kancelarii tutaj nasz Paweł Połowiusek. Pierwsza szabla ratusza, nigdy patrzcie na mnie, krucha kobieta, ale nie. Dziękuję obsłudze prawa. Niektórzy z was nawet
Dla tych, kogo zaprosić do pokoju, to samo na 3. Dobra, 15 minut.
że i miejsce w nocy podziękować tak się życzę. Chcę Państwu poinformować, bo dotyczy to oczywiście tych radnych, którzy zostali
Polski. Będą zaproszeni na szkolenie, które planujemy 23 listopada w piątek o godzinie 16:30 w sali numer 2. Taki komunikat jeszcze do Państwa zostanie przekazany. To szkolenie będzie dotyczyło m.in. obsługi technicznej pracy Rady. To, co było zgłaszane przez niektórych Państwa radnych w 7 kadencji, zasad przestrzegania ochrony danych osobowych, czyli ustawy rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu teleinformatycznego oraz zasobów teleinformatycznych oraz przygotowywania i składania oświadczeń majątkowych. Taka przynajmniej była wola części Państwa radnych, żeby takowe szkolenie w tych obszarach przeprowadzić i tak jak wspomniałem, zapraszamy Państwa w imieniu wielu radnych i swoim 23 listopada o godzinie 16:30 w tej sali. Postaramy się, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy i hard SIM, wydać Państwu jak najszybciej, tak żeby następne obrady rady, jeżeli to będzie możliwe, były już przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to zatwierdzenie protokołu 49. sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, protokół 49. sesji udostępnia budżet Rady Miasta do roku sesji się zimbro od dnia 14 listopada 2018 roku. Było również włożone do oglądu Państwa Radnych przed sesją oczywiste w obecności. Czy są ze strony Państwa Radnych jakieś uwagi do protokołu 49. sesji? Thank you.
uzyskania dochodów, jak i poziomu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wyzwaniem dla miasta w przyszłym roku i w najbliższych latach będzie zachowanie równowagi między zapewnieniem stabilności finansowej poprzez kontrolę deficytu i długu w warunkach ustawowych, ram fiskalnych, jakie nas obowiązują, oraz zapewnieniem rozwoju miasta przy optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedstawiony projekt spełnia powyższe założenie, zachowuje prorozwojowy charakter w warunkach ograniczeń wynikających z dwóch reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych. W przyszłym roku realizowanych będzie 66 projektów przy udziale środków europejskich w ramach 11 programów. Ponieważ ich realizacja jest na różnym etapie, zarówno w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej, mogą być dokonywane w trakcie roku zmiany polegające na dostosowaniu do harmonogramu realizacji zadań. Środki ujęte na ich realizację w planie wydatków w przyszłym roku stanowią kwotę 288 411 561. W przedłożonym projekcie na rok przyszły proponuje się kontynuowanie rozwiązań w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Lublina, mających na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania o sprawach miasta. W projekcie budżetu ujęte zostały 44 projekty w ramach 5. dywizji budżetu obywatelskiego w wysokości 15 milionów złotych. Ujęte zostały również zadania z budżetu zielonego. Ponadto sektory projektu nie zostały zrealizowane w roku bieżącym. One znajdą się w projekcie roku przyszłego. Jest to kwota ponad 10 milionów złotych. W przyszłym roku jednostki pomocnicze miasta wskażą do realizacji zadania w łącznej kwocie 4 050 000 złotych, a więc jest to o 550 tysięcy złotych więcej niż w latach ubiegłych. Każda z jednostek będzie miała do dyspozycji nie 130 tysięcy jak dotychczas, ale 150 tysięcy złotych. Na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zaplanowano łącznie 1 605 000 złotych, a na zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego przewidziano 2 miliony złotych. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej prognozowane dochody oszacowano na kwotę 2 207 014 047 złotych 38 groszy. Wydatki zaś określono w wysokości 2 277 963 223 złotych i 8 groszy. Przychody, które będą pochodziły głównie z kredytu i emisji obligacji komunalnych, zostały zaplanowane w kwocie 152 447 900 złotych. Natomiast rozchody, które wynikają z umów harmonogramów spłat przypadających na rok 19 lat kredytów i pożyczek oraz tych obligacji przychodowych, będą wynosiły 81 498 724 złotych. Deficyt budżetu miasta stanowi kwotę 70 949 175 złotych, natomiast nadwyżka operacyjna wynosi 109 610 493 złotych. Zadłużenie planowane na koniec roku 2019 wyniesie 1 571 441 620 złotych. Środki na spłatę na kredytów, pożyczek, wykup obligacji przychodowych wraz z przypadającymi odsetkami określono w wysokości
wskaźnik obsługi zadłużenia dla Lublina w relacji do dochodów po uwzględnieniu łączeń planowany jest na poziomie 4,36 wobec dopuszczalnego 5,08, a więc spełnia ten projekt przedłożony wymogi ustawy na zapoleczenie. W ramach kwoty dochodów, dochody bieżące stanowią 1,996,860,032 zł, natomiast dochody majątkowe 210,154,015 zł. W projekcie przedstawionym główne źródła dochodów stanowią wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Pozostałe dochody własne oraz subwencja ogólna. W sumie te trzy źródła stanowią ponad 75% planowanych dochodów. W strukturze źródeł dochodów ponad 26% stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Jest to kwota około 600 milionów złotych. Ponad 28% stanowią pozostałe dochody własne obejmujące wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątków. Jest to kwota przekraczająca 623 miliony złotych. Ponad 21% stanowi subwencja ogólna dla miasta Lublin na przyszły rok, ponad 463 miliony. Środki europejskie ponad 188 milionów, to jest ponad 8%. Około 14% stanowi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania, które są zlecane. Dotacje celowe na realizację zadań własnych około 28 milionów złotych. Dochody własne w projekcie budżetu stanowią 54,52%. Jest to kwota 1,203,154,160 zł. Są to głównie wpływy z podatków i opłat, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, dochody z majątku miasta, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i pozostałe dochody własne głównie ze świadczonych usług. Wydatki, jakie zostały na rok 2019 określone w tym projekcie, szacuje się na kwotę 2,267,963,223 zł. W kwocie tej wydatki bieżące przekraczają około 83%. To są wydatki bieżące. Jest to kwota 1,887,249,564 zł. Natomiast wydatki majątkowe przekraczają 390 milionów złotych. W roku przyszłym projekty budżetu obywatelskiego na kwotę 15 milionów dotyczą zadań z zakresu kultury fizycznej 4,274,806 zł, na drogi 3,569,000 zł, gospodarki komunalnej ochrony środowiska ponad 3 miliony złotych, oświaty, głównie dotyczy infrastruktury i wyposażenia w szkołach w kwocie 2,954,195 zł, na kulturę 340 tysięcy złotych, na gospodarkę nieruchomościami, dotyczy to remontów obiektów oświatowych 300 tysięcy złotych, turystyka 260 tysięcy i na działalność rynkową 169,999 zł. W ramach planowanej kwoty wydatków na ogółę na realizację zadań oświatowych zaproponowano ponad 30%. Jest to kwota przekraczająca 700 milionów złotych, 709,177 zł. Na zadania z zakresu transportu i łączności proponuje się przeznaczyć kwotę 522,810,707 zł. Na zadania z zakresu rodziny
Narodowej. Około 28 milionów złotych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, potem ponad 18 milionów złotych na utrzymanie administracji publicznej. Przeznaczono ponad 146 milionów złotych na obsługę długu, 35 milionów 600. Na pozostałe zadania odroczników z rezerwami jest to kwota 47 milionów 205 tysięcy 12 złotych. Przeliczając na jednego mieszkańca, planowane dochody budżetu miasta wyniosą 6494 zł, natomiast wydatki 6733 zł i wydatki majątkowe 1150 zł. Przy wyliczeniu wielkości przyjęto liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku, czyli 339850 osób. Potrzeba zagwarantowania w budżecie miasta środków na realizację projektów rozwojowych, które będą realizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, wymaga utrzymania stałej kontroli wydatków bieżących. Zaproponowane wydatki bieżące w przedstawionym projekcie zapewniają funkcjonowanie jednostek, obiektów, urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajają bieżące potrzeby finansowe na poziomie nie do utrzymania w roku 2018. W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących na oświatę, oczywiście jest to pozycja pierwsza, jest to kwota po 700 milionów złotych, prawie 37% wydatków bieżących są to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez jednostki oświatowe. Rodzina ponad 309 milionów złotych, na transport i łączność ponad 234, na pomoc polityce społeczną ponad 149 milionów złotych. Na podstawie środowiska zaplanowano ponad 121 milionów złotych. Z zakresu kultury proponuje się środki w wysokości 58 milionów. Z zakresu kultury fizycznej ponad 36 milionów złotych. Na bezpieczeństwo. Kwoty 33 911 765 zł. Z zakresu gospodarki mieszkaniowej 21 389 079 zł. Na opiekę zdrowia ponad 18 milionów zł. Wydatki na obsługę długu, które są wydatkami bieżącymi, również jest to kwota 600 tysięcy złotych. Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 1 stycznia 2019 roku, wynikającą ze wzrostu kwoty bazowej o 5%, o której mowa w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Na proponowane wydatki majątkowe kwota, jaka została zaproponowana w projekcie budżetu, jest to 390 713 653 zł. I głównie zostaną przeznaczone na zadania z zakresu transportu zbiorowego i ruchu publicznych. Jest to największa kwota, wynosi 269 227 512 zł. To stanowi prawie 69%. W ramach przewidzianych do realizacji inwestycji z tego zakresu największe inwestycje, jakie są zaplanowane w roku przyszłym, jest to rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszarów specjalnych strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej, budowa i przebudowa 835 lub liny na odcinkach od granicy miasta do skrzyżowania ulicy Bramowskiej, niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części do oraz teraz budowa systemu biletu elektronicznego, przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem tabelów. Dla pomocy i polityki społecznej ponad 22 miliony z przeznaczeniem głównie na rozbudowę środowiskowego domu samopomocy Kalina, budowę Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej osób z niepełnosprawnością na terytorium przybliżonych głowy.
33, trzecie liceum ze Zegórsku numer 4, Górska numer 7 przez Szkole Szkół Transportowych Komunikacyjnych, jak również środki na poprawę warunków edukacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. PTR. Również na wyposażenie stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych i przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowy wieżki przy Szkole Podstawowej numer 5. W zakresie gospodarki komunalnej przeznacza się środki na rozpoczęcie rewitalizacji przyrodniczej parku ludowego. Administracji na opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Modernizacji muszli koncertowej i w zakresie zadań dotyczących rodziny, głównie na modernizację budynku Centrum Administracyjnego Kolonii Domu oraz Domu Dziecka im. Korczaka. Zaplanowana również została rezerwa na zadania artystyczne, która kończy 14 867 586 zł. Tyle może być podstaw preliminarnych dotyczących Thank you.
System ogrzewania i tam jest 600 tysięcy. Jak również zakupujemy trolejbusy, które
powietrza. Czyli w tym projekcie budżetu, proszę Państwa, no można się dopatrzeć w różnych pozycjach takich działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczania powietrza. Nie tylko to, że miasto dofinansuje prywatne osoby, osoby fizyczne, które mogą zmienić swój system grzewczy. To się rzeczywiście cieszy ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. I zawsze pan prezydent stara się, żeby te wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Te, które powiedzmy nie znajdą się w roku bieżącym, czy to z powodu już bliskiego zakończenia tego roku budżetowego, będą w roku przyszłym rozpatrzone. A więc to działanie jest kontynuowane, jest realizowane i będzie kontynuowane. I oprócz tego proszę pana pytającego, no są jeszcze w budżecie inne zadania, środki, które przypisuje się do ochrony powietrza w mieście. Czyli mniej niż połowa tego, co... Dziękuję bardzo. Nie było więcej pytań ze strony państwa radnych. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie skargi na prezydenta miasta Lublin w sprawie braku realizacji uchwały obywatelskiej nr 675, /26/2017 roku z 2 marca 2017, przyjęty przez Radę Miasta Lublin oraz ustalenie wyjaśnienia, dlaczego nie jest dotychczas uwzględniona i wpisana w proces stworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin mamy to do roku 1621. Autorem tego projektu uchwały jest Komisja Rewizyjna. Proszę więc przewodniczącego Komisji Rady Miasta Lublin o przedstawienie nam projektu uchwały. Panie Piotrze Żukowski, bardzo proszę o...
doświadczona. Państwo oprócz tej skargi złożyli wniosek uwagę. Czas. 3 minuty pani będzie miała, czy trochę więcej, żeby mówić coś, co powinno być. Ale pani swój czas miała, dziękuję bardzo. Ja będę. Panie dyrektorze, proszę. Państwo złożyli uwagę do tego dokumentu i rozstrzygnięcie uwag do tej chwili jeszcze nie nastąpiło, więc nie można powiedzieć, że Państwa uchwała nie została wkomponowana w zapisy studium. Rozstrzygnięcie prezydenta jeszcze nie nastąpiło. I to jest to wszystko, co w tej sprawie mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Małgorzata Słukowska. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Przyjmujemy od wielu lat uchwały obywatelskie. One są tworzone przez mieszkańców, podpisane dużą ilością głosów. Tutaj była uchwała o zachowaniu grupków działkowych i dokładne były zapisy, które powinny znaleźć się w planie i studium. Państwo urzędnicy w tym momencie tłumaczycie mieszkańcom, tym właścicielom tych ogródków, że wykonuje się projekt studium, że jest się w tej chwili pochyla się nad wieloma uwagami, że jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Przez dwa wyłożenia uchwała obywatelska nie została zrealizowana. Przez dwa wyłożenia studium, publiczne wyłożenia, nie było zapisu tego, co jest w uchwale obywatelskiej przyjętej rokiem. Pani dyrektor, ja mam pytanie do pani. Dlaczego pani do tej pory nie umieściła takiego zapisu? Dlaczego pan prezydent jest zmuszony odpowiadać mieszkańcom i formułować zapis, który będzie, nie wiem, wydziałowi odpowiadał, o co tu chodzi. Ja uważam, że zapis powinien być taki, jak i w uchwale obywatelskiej i ta skarga była właśnie w tym kierunku. My wszyscy radni, jak tu jesteśmy, głosowaliśmy za uchwałą obywatelską, gdzie są konkretne zapisy. A dzisiaj komitet skarży prezydenta, że nie został wniesiony zapis i uchwała jest nierealizowana. I jak my teraz zagłosujemy? Jak teraz radni, wszyscy radni zagłosują? Czy ta skarga jest zasadna, czy nie jest zasadna? Jeżeli były dwa wyłożenia studium, kto to przeoczył? Kto powinien myśleć o tym, że jest uchwała obywatelska na ten teren przyjęta przez Radę? Kim my jesteśmy? Kim są radni? Co my reprezentujemy? Kogo my reprezentujemy? Mieszkańców reprezentujemy? Czy jakieś inne cele? Co ma być na terenie bagnistym? Co zaprojektowano na terenie, który jest zalewowy? To dziękujmy Bogu, że nie znaleźli się mieszkańcy, którzy mają tam swoje ogródki. Piękna enklawa zielona, gdzie swoimi pieniędzmi, swoją ciężką pracą w tym miejscu przyjmują ten zielony dla całego Śródmieścia. Dla całego Śródmieścia, które jest betonowe, całe stare miasto, nie ma drzew. Wycinane są reszty. Resztka drzew jest wycinana. Dlaczego w tym miejscu nie miałyby być urządzone ogródki zachowane takie, jakie są? Dlaczego chce się im zburzyć i urządzić teren tak, jak oni nie chcą? I zrozumieli to Państwo radni. Wszyscy głosowaliśmy nad zachowaniem ogródków działkowych i uchwała obywatelska przeszła jednomyślnie. Dlaczego dzisiaj stajemy znowu przed tym zapytaniem? Bo doszło do jakichś nieporozumień. Doszło do przekłamań? Nie wiem, do czego to doszło. Żeby mieszkańcy, którzy złożyli uchwałę,
mogły być różnego rodzaju inne urządzone rekreacyjne miejsca, ale nie obłudki. A w nawiasie proponuje się, w nawiasie w zapisie pisze ogródki działkowe. Pan radny Nowak patrzy na mnie tak. No jestem zainteresowana. Słuchajcie, bo... Pokazuje, że nie powiem taki ma. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani, fajnie by było.
nie dotyczy tylko i wyłącznie ogródków działkowych, bo jest to większa część. To jest większa część. Ogródki działkowe i owszem, są jak gdyby w tej części, ale nie konsumują całego prawa. Więc ja nie widzę powodu robić nieuzasadnionych wyjątków i pochylać się nad czymś, co jest częścią czegoś większego. Jeżeli już rozmawiamy o tym, tak, bo dyskusja już szerzej idzie, to rozmawiamy o całości, bo o całość tu idzie, a nie o wycinek. I doskonale Państwo o tym wiecie, że tak jest. Więc ja nie widzę powodu, żeby tego dyskusje emocjonalne miały miejsce na tej sali. I trzecia, ostatnia rzecz, kwestia przesądzenia sprawy. Tutaj nie ma kwestii przesądzenia sprawy, ponieważ argumenty Państwa oczywiście mogą się znaleźć w tym planie, o którym jest mowa. Jest to jak gdyby praca niezamknięta, to jest praca otwarta. Więc tutaj nie widzę powodu do tego, żeby w takim tonie się wyrażać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę panią Bożenę. Panie przewodniczący, ja chciałam panu zwrócić uwagę, że jeżeli pan używa takich słów w stosunku do mojej osoby, że pod publikę tutaj się wypowiadam, to powiem tak, pan się pod publikę wypowiada. W tym momencie pan oznajmił, że to będą tereny zielone. Tereny zielone. A ja chciałabym, żeby były takie tereny, jak uchwała obywatelska mówi. Te tereny od ogródków działkowych. Ja życzę sobie tego, ja reprezentuję dużą rzeszę mieszkańców Lublina i ja sobie życzę tego, żeby wziąć to pod uwagę i żeby tu nie przekłamywać, panie radny. Pan przekłamuje w tej chwili. Co chce pan zaistnieć i komuś będzie pan mawiał co obłudę, kłamstwo, wymyślanie? Nie, mieszkańcy nie wymyślają. Mieszkańcy mają tam swoje własności. To jest ich miejsce wypoczynku. Nie wyspy Bahama, tak jak tu niektórych państwa stać na wyspę. Thank you.
Przyjęliśmy uchwalenie Europejskiego w sprawie odpowiedniego, zgodnie z oczekiwaniami, zaadaptowania terenu ogródków działkowych. Ja nie wyobrażam sobie, żeby miało miejsce inne rozwiązanie, ale pamiętam okresie kampanii wyborczej i wielokrotnym okresie zadawanych pytań pana prezydentowi i jego odpowiedzi. I pan prezydent bardzo wyraźnie artykułował, że ten zapis się znajdzie. Natomiast proszę państwa, ja rozumiem zaniepokojenie, zdenerwowanie, niepewność społeczności, która otrzymała nas tutaj zauważył wszyscy gremialnie i głosowaliśmy za projektem uchwały obywatelskiej, ale usłyszałem przed chwilą, że procedury trwają, że ten zapis literalnie powinien się znaleźć i ten też chciałbym usłyszeć, czy on się znajdzie. Od tego uzależniać będę mój stosunek do dokumentu, który będzie studium. Co do tego będę ustosunkowywał się w momencie, kiedy będę w stanowisku Urzędu Miasta, ale ja uznaję a priori, że to stanowisko poznałem, że to stanowisko nie uległo zmianie, że ten teren zostanie przeznaczony zgodnie z oczekiwaniami społeczności ogródków działkowych i zgodnie z literalnym zapisem uchwały obywatelskiej. I bardzo poprosiłbym również radnego przewodniczącego Drąga za odkrywanie tego zagadnienia. Dziękuję bardzo. Państwo głosowali nad uchwałą, teraz też powinniśmy się
przeciw? Yeah.
studiów treści opisowej. To jest tak wielki, obszerny dokument, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego, z wszystkim się zapoznać. Ale szczególnie zwracam uwagę, że ten zapis zgodnie z uchwałą mieszkańcom się należy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, Panie Prezydencie. Nie doprowadzajmy do tego, żeby doszło do manipulacji. Pierwsze, co jest, to są ośrodki oddziałkowe, a później tereny nieużytku, które zostały urządzone. Także, Panie Prezydencie, proszę nie wprowadzać nas tutaj w błąd tym, że przy pierwszym włożeniu był zapis, bo Pan nawet nie przytoczył tego zapisu. Przy pierwszym włożeniu był zapis, Pan tak powiedział. Pan nie przytoczył tego zapisu. Jaki zapis tam był? Czy Pani Rada zwróciła swoją wypowiedź? Ja bardzo przepraszam, czy Pani Rada zwróciła swoją wypowiedź? Dziękuję bardzo. Czy Pan wiedział? Muszę tylko spokojnie, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ja proszę, że jeśli Państwo nie byli na tej debacie, to proszę teraz nie mówić, że debata przebiegała przy drugim wyłożeniu, bo byłem w pierwszej i na drugiej, więc wiem, no chyba na pierwszej w nocy Pani nie było. Więc wiem, jak przebiegała ta debata. Chodziło mi o coś innego. Po pierwszym wyłożeniu Państwo z komitetu nikt nie zwróci wtedy uwagi, że ten zapis nie realizuje zapisów tej uchwały obywatelskiej. O to mi chodziło. I o to się potem sprzeczałem na drugim wyłożeniu z paniami, które były oburzone tym, że tego zapisu nie ma. I o to mi chodziło, że tutaj na tym etapie nie było, gdyby te uwagi, żebyśmy nie dostali. Rzeczywiście, że nie odzwierciedliło to tego. Natomiast jeżeli Państwo uważacie na tym etapie, że takie pisemne potwierdzenie jest potrzebne, poza tym potwierdzeniem, które znajdzie się w ostatecznym dokumencie studium, to oczywiście takie potwierdzenie, wydaje mi się, to ustne potwierdzenie ma taką samą moc. No dobrze, w takim wypadku dla społecznego komitetu taka odpowiedź zostanie precyzyjnie tak potwierdzająca, że taki zapis literalny znajdzie się w ostatecznym dokumencie studium. Tak zrobimy, jeżeli to ma uspokoić te emocje i tę nieufność. Tak, stąd no, przejdziemy za tym uchwałą, kiedy zacytujemy. Dziękuję. Było drugie wyłożenie, czy pierwsze, czy drugie, no to nie zostało wprowadzone.
telewizyjnej i pragnę poinformować, że przez dwa posiedzenia komisji temat ten był dyskutowany. I jestem zdziwiona tymi pytaniami, które padają tutaj na tej sali, a szczególnie jeśli chodzi o pytania dotyczące kierowane przez panią radną Suchanowską. Po pierwsze, my w tej chwili skarga nie dotyczy głosowania uchwały obywatelskiej. Skarga tylko mówi o realizacji uchwały. Czy ona będzie zrealizowana? I pytanie, dlaczego nie już? Więc żeby nie mieć pojęć zasadniczych. Sprawa następna. Dwa razy na komisji pani dyrektor i jej pracownicy wyjaśniali i uzasadniali sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy. I z tego, o ile się mylę, to bardzo proszę o wyjaśnienie, jeśli źle zrozumiałam. Pierwotny zapis, który zaistniał w studium po pierwszym wyłożeniu, nie zadawano. I pan prezydent składał deklarację i oświadczenie. Wszyscy państwo radni pamiętają sesję nadzwyczajną. Nie można dzisiaj powiedzieć, że mieszkańcom nie dawano głosu, bo tak przecież nie było. Cała sesja nadzwyczajna dotyczyła tylko i wyłącznie studiów i mieszkańcy w tej sprawie wypowiadali się, każdy kto chciał. I ten temat był również omawiany i wtedy pan prezydent złożył oświadczenie. Pragnę również poinformować, iż w wyjaśnieniach na tym etapie, jakim w tej chwili jest studium, poinformowano nas, iż wniosków, które wpłynęły w ramach drugiego wyłożenia studium, jest bardzo dużo. To jest liczba około 6 tysięcy. Natomiast zawartość tych wniosków, bo wniosek może zawierać 2-3 problemy, jest około 2 tysięcy. I proszę państwa, dyrektorzy wyjaśniają. I mówią, i każdy z nas powinien to rozumieć, że nie można tworzyć jakiegoś wymogu, bo za chwilę przyjdzie druga grupa mieszkańców, czy każdy wnioskodawca i powie, a dlaczego mój wniosek nie jest na tym etapie uwzględniony. Trwa procedura nad analizą wniosków i ona będzie przedstawiona Wysokiej Radzie. I analiza tych wniosków, jak było powiedziane, w dużej części jest uwzględniana. I zarówno pan prezydent, jak wydział zapewniał o tym, że ten wniosek będzie uwzględniony. Nie ten moment, nie ten czas w tej chwili, żeby mówić, że jest już zapis. Bo nie można wykonywać zmian i traktować mieszkańców wyjątkowo w porównaniu z mieszkańcami innych dzielnic, czy także grup, bądź także grup, które mają swoje oczekiwania. I bardzo bym prosiła, żeby jak uchwała Rada, to nie dotyczy uchwały, dotyczy studium. Pragnę również powiedzieć, co dzisiaj tutaj nie brzmiało, iż problem powstał, że pierwsze założenie i treści mówiło o zapisie w planie. I również było to wyjaśniane, że taki zapis w planie zagospodarowania nie może się znaleźć, ponieważ musi być wpisany do studium. I ja nie widzę na tym etapie, przy tylu zapewnieniach, przy złożonym oświadczeniu pana prezydenta, i dzisiaj również pana prezydenta Szymczyka, żeby dalej mieć jakieś wątpliwości. Jeszcze raz mówię, skarga dotyczy tego, żeby realizować uchwałę. I uchwała według wszelkich oświadczeń będzie zrealizowana. Ale nie jest. Bo nie jest ten etap i nie ten moment w tej chwili. Dobrze, już nie.
informacją? Natomiast co do terminów związanych ze studium, w nawiązaniu do tej uchwały Komitetu Społecznego w marcu 2017 roku taka uchwała Komitetu Społecznego w sprawie wkomponowania w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych i ich ochrony w ten sposób przed likwidacją. To był marzec 2017 rok, kiedy zapadła ta uchwała. W uchwale jest jeszcze dopisane oraz wpisanie wyżej wymienionych terenów do studium jako zieleń działkowa. W lipcu 2017 roku odbyło się pierwsze wyłożenie projektu studium, w którym na mapie uwarunkowań zostały uwidocznione ogrody działkowe, a na mapie kierunków zostało to wpisane jako zieleń urządzona związana z wypoczynkowymi i rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa i ogrody działkowe. Ponieważ przy pierwszym wyłożeniu ten sposób wkomponowania ogrodów działkowych nie budził wątpliwości i nie wpłynęły uwagi, dlatego przy drugim wyłożeniu ten sam zapis został uwidoczniony na projekcie. W drugim wyłożeniu to był kwiecień, maj 2018 roku. W tym momencie wpłynęły uwagi Państwa z Komitetu co do szczegółowości zapisu i te uwagi są w tej chwili w trakcie rozpatrywania. W tym czasie pan prezydent wydał oświadczenie i skierował to oświadczenie do ogrodów działkowych, że w nowym projekcie studium zieleń działkowa zostanie wpisana do funkcji opisującej istniejące ogrody działkowe, a zapis o zachowaniu istniejących ogrodów działkowych również. I to jest wszystko na tą chwilę, co w kolejności pewnej zapadło. Nic innego. Żadnych dodatkowych dokumentów nie wydawaliśmy. Jeśli Państwo zwracali się do nas z pismami poza procedurą formalno-prawną, odpowiedzi właśnie w tym brzmieniu, co w tej chwili mówię, otrzymywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed głosowaniem wracam. Uwagę Państwa na tym, że w jednym głosowaniu nie rozstrzygnie się skarga zasadna, czy też nie. Komisja Rewizyjna w projekcie uchwały proponuje, aby uznać tę skargę za bezzasadną. Jeśli jednak w tym głosowaniu większość Państwa radnych nie opowie się za wnioskiem Komisji Rewizyjnej, będzie to równoznaczne z podjęciem przez nas uchwały o uznaniu skargi za zasadną. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych głosuje za podjęciem uchwały na numer 1601 stwierdzającej, że skarga jest bezzasadna? Thank you.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę, Komisja Radny pierwszy. Ale na chwilkę tylko dwa słowa chciałem powiedzieć, Panie Przewodniczący.
przy głosowaniu. Tak, proszę, bardzo proszę, bo przy głosowaniu. Czy pan prezydent chciałby zgłosić coś w tym punkcie? Ja zgłosiłem tą poprawkę dotyczącą wsparcia. Czy to jest ta poprawka, którą przed chwilą usłyszeliśmy? Tak, panie skarbniku, na głowę, w takim razie ponadam głosowanie. Teraz zaproponowano autopoprawkę. Niestety nie już jest po dyskusji, to nie poszło prezydent. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ktoś
Panie Przewodniczący, tam z autopoprawką, prawda? Tak. Nie widzę chętnych poddać w takim razie projekt uchwały pod głosowanie. Bardzo proszę, kto Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały i za tą poprawką. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Szanowni Państwo, 19 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się. Do protokołu. Czyli do protokołu możemy zapisać, że pan radny chciał głosować za, przeciw? Znaczy, wstrzymać. Pan radny Zbigniew Wodniczek chciał się wstrzymać. Pan doktor, nie widzę. Poddam zatem projekt. Czy pan doktorze, pan doktorze? Ja.
został wniesiony przez pana przewodniczącego w ostatniej chwili, został przegłosowany przez państwa klub Platformy Obywatelskiej. Więc nie wiem, w jakim celu pan chce go zdjąć do Komisji Kultury, w jakim celu, co będzie pan, jest pan fachowcem, będzie pan oceniał? W jakim celu pan chce to zrobić? Proszę tu uzasadnić nam. Podtrzymuję. Podtrzymuję, panie przewodniczący. Tak, właśnie
pomnika w tamtym konkretnym miejscu. I że w konkursie będzie. Natomiast wiem z roku z państwem, z klubu, z koalicji, że części osób ten projekt się nawet podoba, z tym, że ze względów jakichś politycznych i ideologicznych państwo nie chcecie na nim głosować. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pomnik Lecha Kaczyńskiego w każdej lokalizacji, czy w każdym kształcie, gdzie on jest, budzi skrajne opinie, skrajne emocje. Są więc zwolennicy, więc przeciwnicy. W każdym mieście tak było. Podobnie jak w każdym mieście są krytycy formy pomnika, która w konkretnym miejscu i czasie powstała. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak jak mówię, w rozmowach słyszałem też pozytywne opinie co do koncepcji pomnika i sama ja osobiście mam również pozytywną opinię. Jest to pomnik w innej koncepcji niż we wszystkich innych miastach, z których nawiązuje do pewnego innego przekazu wartości. Natomiast sam kształt tego pomnika to już jest kwestia właśnie konkursu, wyłonienia wykonawcy, który zrobił projekt wykonawcy. Koncepcja tutaj w zdaniu moim również, i tak jak myślę, wielu z państwa, jest koncepcją dobra. I dlatego proszę o przegłosowanie, a żeby jakby zapobiec temu konfliktowi z poprzednią uchwałą, to chciałbym prosić wnioskodawców o złożenie poprawki do tego projektu poprzez dodanie zapisu, że w uchwale o zamiarze budowy pomnika skreśla się stosowny paragraf dotyczący konkursu i taką poprawkę, aby wnioskodawcy, którzy się podpisali na tym projekcie, usłyszeli. Za chwilę, jeżeli wnioskodawcy oczywiście tą sugestię przyjmą, to ją uściślą. Ale czy ja dobrze rozumiem, czy chodzi panu o to, żeby zmienić uchwałę majową? Tak. Stwierdzam, że projekt ten obarczony jest wadą.
nie stoi naprzeciwko, żeby ten wykonawca, który będzie robił ten pomnik, mógł wykonać ten pomnik proponowanej wersji. Tylko no niech to będzie konkurs, niech to będzie zrobione tak, jak trzeba. I tutaj naprawdę ja nie widzę najmniejszego problemu, żeby tak to się właśnie odbyło i było to zgodne, gdyby z tamtą uchwałą i sprawą. No nie możemy też traktować znowu uchwałę, że tamtej uchwały nie ma. Że tamta uchwała nie istnieje, że tamta uchwała nie funkcjonuje. Albo że ją ominiemy, albo że coś teraz gdzieś wykreślimy, bo to trzeba byłoby rozszerzyć porządek i tak dalej, prawda? Czyli przejdźmy całą gdyby procedurę. No po to byśmy to podjęli z zamiarem zniesienia takiego konkretnego pomnika. I jeżeli chcemy dalej na tym projekcie debatować, to szanowni państwo, cofnijmy go do komisji celem dalszego procedowania. Ale pan nie będzie radny. No nie będę radny. Nie będę radny. Uważaj, nie będę radny. Komisja będzie. Dobrze, dziękuję. To był głos za wnioskiem. Komisja 41 przeciwko. Jest bardzo proszę pan radny Brzozowski, pan radny Tarek. Szanowni Państwo, przede wszystkim to tak, nikt nikogo nie zmusza do głosowania za ani przeciw. Są trzy możliwości. Można głosować za uchwałą, można głosować przeciw, można się wstrzymać. Tak, można jeszcze nawet nie brać udziału w głosowaniu. Więc to pierwsza sprawa. Druga sprawa to kwestia taka formalna jest poruszana. Przed chwilą byliśmy świadkami też kwestii formalnych w przypadku uchwały budżetowej. Jak się udało tę problematyczną sprawę załatwić? Więc nie stawiajmy, jakby to powiedzieć, kwestii formalnych przed sprawami merytorycznymi istotnymi w tej sprawie. Kolejna sprawa to jest taka, że to jest jakby kwestia jeszcze tego konkursu, znaczy w formie samego pomnika. Wiadomo, że można znaleźć tyle samo głosów za, co i przeciwko tej formie. Generalnie rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat i to osobami, które są jakby tutaj w kręgu, powiedzmy, tej szeroko pojętej kultury lubelskiej. Wiele osób wyrażało właśnie opinię, że jest to bardzo fajna forma i im się to ogólnie podoba, ale że w zasadzie ze względów formalnych to należało przeprowadzić konkurs. Komitet społeczny zdecydował, że taka forma odpowiada. Jakaś część społeczeństwa na pewno też jest za tym, żeby ten pomnik w takiej właśnie formie powstał. Jak to mówią starożytni tegryski, wyznawcy tamtą jest, więc tutaj właściwie tyle jest opinii, jak mówię, za, co i może być przeciw temu. Zawsze jak nie będą przeciw, no, ale to jak mówię, nie może się tym wszystkim sugerować. Ostatecznie no to albo mamy wolę, tak jak tutaj deklaruje radny dyrektor, ma tę wolę, żeby ten pomnik powstał i nie głosuje za, albo nie głosuje przeciw. No więc po co tutaj tak to rozmytać wszystko i próbować szukać jakichś kruczków i wybiegów formalno-prawnych w tej sprawie. Jeszcze co do powiedzmy osoby Kaczyńskiego. No to już też można mieć wiele różnych wątpliwości. Pana prezydenta Kaczyńskiego, tak. Przepraszam bardzo, jeśli uraziłem na odczucia pani radnej Machowej w tej kwestii. Tak.
Polski może też budzi kontrowersje, ale kto nie budzi, by Piłsudski i Wąski po wielu latach po śmierci nadal budzą kontrowersje, więc to jakby też nie jest nic szczególnego w tym przypadku. Ja osobiście cenię prezydenta Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, za to, że wprowadził właściwie, bo zrobił ten pierwszy krok, początek pro Polskę na drogę ku bardzo jakby w perspektywie oczywiście dalekiej, na drogę do wielkości poprzez odbudowę Przepraszam, jeszcze nie skończyłem. Tak, właśnie, no to właśnie widać, że są tutaj różne opinie na ten temat. Więc kontynuując, prowadził drogę Polskę na drogę ku odbudowie ducha narodowego, ku wielkości, ku porządkowi pewnemu, ładowi społecznemu. No i to są to, czy oczywiście może się jedną osobą nie podobać na drogę suwerenności, powiększania tej suwerenności, szczególnie tym osobom, które codziennie latają do Brukseli na skargę na Polskę, to, że może się nie podobać. No ale to jakby inna sprawa. W każdym razie jeszcze raz mówię, możemy głosować za, możemy głosować przeciw, możemy się wstrzymać. No i proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radny Bartek, ostatni głos w drugiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Wysoka Rado. Skoro zaczęliśmy od rozmowy na temat Lecha Kaczyńskiego, był bardzo zabawnika, to ja tutaj się nie zgodzę z kolegą Piotrem. Nie wszyscy popierają, bo ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że jest to państwo manifest polityczny, budzi to skrajne emocje. Co do samej postaci, to ja przypomnę tylko państwu, że w chwili wypadku prezydent miał około 15% poparcia i miał szansę na reelekcję. Tak było oceniane jako prezydentura. Więc teraz wstawianie pomników i wygłaszanie paranów na cześć prezydenta jest chyba trochę niezgodne z rzeczywistością, bo tak oceniali wtedy Polacy. I też rozumianie w wyborach chyba określili, bo państwo się zajmowaliście nazwami ulic, pomnikami i tego typu rzeczami zamiast rozbudową wina i mieszkańcy też wystawili wam w pewien sposób. Za to rachunek. Skoro państwo mówicie o sztuczkach, to ja to też powiem szczerze, że też jest to chyba państwa sztuczka w ostatniej chwili, bo wiecie państwo, jaka będzie arytmetyka za parę dni już i chyba to była sztuczka po to, że może się jeszcze uda przycisnąć ten pomnik. A teraz już do meritum. Dlaczego jestem za wnioskiem? Po pierwsze, państwa majowa uchwała, która przeszła, zresztą pan przewodniczący Pitucha tworzył poprawkę o konkursie, ale tutaj nagle zmienia zdanie. I z tego, co się orientuje, to tamten projekt pomnika jest nieco chyba na tym samym placu, ale w nieco innej lokalizacji. Więc ja nie wiem, czy w sensie prawnym, czy teraz nie chcecie, mało że jeden jest niepotrzebny moim zdaniem pomnik, czy nie stawiacie nawet drugiego pomnika. Jeden z konkursu zrobicie, a drugi sobie postawicie z pięknego projektu Radny Suchanowskiej, własnej jamaka. Dlatego też wydaje mi się, że jest niezbędne, żeby to trafiło do komisji. I po pracach w komisji nowa rada przyjrzy się uważnie temu wniosłemu projektowi i nowa rada. Dlatego państwo na chwilę taką złą praktykę, że na chwilę przed zmianą konfiguracji w Radzie Miasta próbujecie zmianom narzucić swoją wolę. Nie później chyba niż dzisiaj, lub wczoraj ktoś się wypowiadał, że nie możemy wobec tego robić, gdzie jedna osoba narzuca swoją wolę większości, że jedną demokrację większość powinna decydować. To powiedział w wywiadzie pan kuriera, pan radny Brzozowski. Więc inna, to niech poradna Sylwanowska nie narzuca nam tego projektu, pozwoli procedować go w komisji. Dziękuję bardzo. No będzie mi tego brakowało. Przechodzimy do głosowania, panie państwo. Ja jeszcze tylko mam jedną prośbę, bo poprosiłem pana mecenasa, żeby zechciał dwa zdania powiedzieć a propos tego projektowi grupy radnych, żeby się odniósł do tej uchwały majowej. Jak to się ma w stosunku do tej uchwały majowej, jeśli można? Bardzo proszę.
proszę. Jak to się Panie przewodniczący, przepraszam. Bardzo proszę panie. Kwestie formalne. Proszę pan Radę Wyższa. Tak, no po pierwsze wniosek pana radnego Trechera w tej chwili o to, żeby mecenasi wypowiadali się na temat majowej uchwały czy jakiejś innej, jakby jest w tym momencie zupełnie bez zasady. Zgadzam się z panem do tego, że chodzimy do głosowania. Nie, ale ja jeszcze właśnie chciałem, bo to tak ad hoc, natomiast chciałem zapytać i zwrócić się, bo przed chwilą usłyszeliśmy wypowiedź jednego z mecenasów. Ale nie ma już punktów dyskusji, bardzo proszę, bo nie jest nie, no panie przewodniczący, w kwestii formalnej. Tak, to, że ale nie ma kwestii formalnej. Jeden z mecenasów powiedział, nie ma już nieodczytane, idącego niż ten, to nie są głosy, nie może być kwestii formalnej. Usłyszeliśmy informację, że nie możemy posuwać tego wniosku radnego Trechera. Informacja została przygotowana, objęta służbowych radnych.
żadnych zastrzeżeń do tej informacji, którą dostałam dzisiaj. To jest, chcę odpowiedzieć Państwu, kolegom, którzy też zapytywali na ten temat. Już jak jestem w przygłosie, żeby już drugi raz nie zabierać Państwu czasu, chciałam bardzo podziękować Państwu za współpracę, za miłe przyjęcie, zwłaszcza swojemu klubowi, ale nie było mi miło pracować z klubem opozycji. Także bardzo dziękuję. Ja nie startowałam wnioski. Nie czuję się przegrana. W związku z już kończącą się sesją,
swoim ambasadorem w sprawach, w których obydwa samorządy powinny dobrać współpracę. Ten wenor prezydenta miasta nie będzie symbolicznym podziękowaniem, wyrażeniem szacunku, również przekonania, że odcisnął przez te lata mocno swoją działalnością na sukcesie naszego miasta, na wszystkim, co wspólnie robiliśmy. Dziękuję już. Thank you.
pracować. Chciałbym na ręce pana przewodniczącego bardzo podziękować za wyrozumiałość, za życzliwość. I naprawdę na pewno przeżywaliśmy duży stres, ale nie związany z prawidłowością postępowania, ale z tym, żebyśmy sprostali państwa oczekiwaniom jako usługa prawna, jako obwodu prawnego. Na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję za tą wyrozumiałość. Licząc na to, że kiedyś pan przewodniczący, ja mocno na to, napiszę na przykład komentarz do ustawy o założeniu gminnym albo praktycznym balatem przewodniczącego tego miasta, który przez wśród prawników i praktyków cieszył się dużą popularnością. Życzymy panu, wszystkim państwu dużo zdrowia, publiczności i tak jak już było mówione, do zobaczenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, poprosić o krótką modlitwę.
a święta wiekoista niech nie uświęci na wieki wieków. Amen. Wiesz na odpoczywanie radzasz mi, Panie. Wiesz na odpoczywanie radzasz mi, Panie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo, Pana Suchanowska. Bardzo proszę. Dziękuję życzę, Panie Przewodniczący. Dla mnie największą wartością było to, że spotykałam się z radnymi na komisjach, na sesjach. Nieraz żeśmy się sobie doliczali. Ale ważne były dla mnie wszystkie, ważne były dla mnie wszystkie sugestie, wszystkie uwagi, wszystkie porady z moich kolegów i większość z nas przychodzi do nowej rady. Bardzo się z tego cieszę, ale przede wszystkim chciałabym złożyć podziękowanie tym, którzy odchodzą. Dziękuję i bardzo Tobie Darku za to, że zawsze mnie wspierałeś, byłeś taki bardzo uczynny i bardzo masz w sobie dużo mądrości, której rzadko używałeś na tej sesji, ale... ale na resztę się wypowiadałeś to tak bardzo mądrze, że mogłam grać nauki od ciebie. Marek, ja dziękuję Tobie ślicznie za to, że miałam przyjemność współpracować z Tobą. Ryszard, tak bardzo dziękuję za to, że byłeś, że współpracowałeś z naszym klubem i też Ci bardzo dziękuję. Ania, Twoja mądrość zawsze nam się przydawała i Twoje porady, także dziękuję. Ewa Stadnik, też bardzo dziękuję Ci za współpracę. Piotr Drecher wyszedł, ale też bardzo dziękuję za współpracę. Jankowi też bardzo dziękuję za współpracę. Panu radnemu Zaczyńskiemu też bardzo dziękuję za współpracę. Dlaczego was wszystkich wymieniam? Nie wiem, pominęłam kogoś? Miecia poszedł do, zdradził nas, bo poszedł do sejmiku, ale to tak pięknie nas zdradził, w wielkim stylu. Więc proszę, Panie Prezydencie, wnioskuję teraz o medale dla moich kolegów. Wszystkich, ale którzy odchodzą, dlatego że był medal 700-lecia. Radni uważam zasłużyli, ci, którzy odchodzą, a my jeszcze popracujemy, żeby zasłużyć na medal, ci, którzy zostają. Więc bardzo proszę przyjąć mój wniosek o piękne podziękowanie tym radnym, którzy się przyczynili do rozwoju, do pracy, włożyli kawał życia swojego w Radzie, niektórzy byli parę kadencji. Także bardzo bym prosiła, Panie Prezydencie, przyjąć mój wniosek. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Otóż ja tylko przypomnę, że powinniśmy z podziękowaniami powoli kończyć, bo o 24 mija nam kadencja, a Pan Przewodniczący, jeśli jeszcze musi Pan podpisać wszystkie dokumenty z dzisiejszej sesji przed północą. Więc ja króciutko chciałem podziękować za te ostatnie 4 lata w imieniu własnym i klubu Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Panu Prezydentowi, zastępcą Pana Prezydenta, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi. Chciałbym podziękować Piotrze, wszystkim Państwu Dyrektorom. Chciałem podziękować w sposób szczególny Piotrze Tobie za nie tylko za ten profesjonalizm, którym wykazywałeś się na co dzień prowadząc Radę Miasta, ale co według mnie było też niezwykle istotnym uzupełnieniem tej Twojej codziennej pracy z nami, mianowicie za Twój dystans, za humor, za ironię, dzięki którym te sesje, których 50 za nami, nigdy nie
Państwu radnym, w szczególności w imieniu klubu radnym wspólnego Lublina, za to, że przez ostatnie 4 lata tworzyliśmy tę koalicję, która sprawiła, że Lublin w kolejnych latach wykorzystuje swoją szansę. Wiem, że w niektórych sprawach czasami się różnimy, co jest zupełnie naturalne, ale największą wartością jest to, że zawsze potrafimy dojść do porozumienia, nawet jeśli te dyskusje bywają trudne. Najważniejszą wartością jest porozumienie. I Państwu z opozycji również dziękuję. Znaczy opozycja, bez względu na to, czy to my jesteśmy w opozycji, czy to wy jesteście w opozycji, zawsze jest częścią demokracji. I nasza umiejętność powinna polegać na tym, żeby móc się pięknie różnić, w sposób cywilizowany ze sobą dyskutować, przekonywać się na argumenty. Na taką dyskusję liczę też w następnej kadencji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Michał. Chciałem Ci podziękować i powiedzieć, że przekonałeś się. Nigdy się z Tobą nie uczą. Bardzo proszę, Przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję, Michał. Dziękuję bardzo, proszę Przewodniczący. Ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy odchodzą, którzy nie będą pracować w Radzie Miasta. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Panu Przewodniczącemu za to, że był Przewodniczący, trzymał trochę radę. Krótko i rzeczowo, to muszę przyznać. Dziękuję Panu Komorskiemu, że dobrze współpracowaliśmy w ramach sportu. Dziękuję Panu za to. Dziękuję radnym z naszego klubu. Na ręce Pani kwiaty składam wszystkiego, co najlepsze. Życzę wszystkim Państwu i Państwu z PO dużo zdrowia, pomyślności i sukcesu. Ci, którzy odchodzicie na ich wspólnego Lublina też, na nowej drodze, dalszej drodze życia, dużo pomyślności, wszystkiego, co najlepsze. Przepraszam bardzo, bo odwrócona byłam do kolegów, tak umknęło mi.
ale powiem tak szczerze. Boże, Piotrze, Piotrze, ty mnie wychowałeś na własnej piersi. Oczywiście politycznie, Kłóciliśmy się często, Wiele ci zawdzięczam. I bardzo cię lubię. Wiesz, jesteś dry. I zawsze to mówisz, że jesteś dry. Ale masz kark nieugięty i ciebie czeka wielka przyszłość. Tego ci życzę. Ponieważ posiadasz w sobie charyzmę polityczną. I przepraszam, że cię ominęłam, bo tak się zaczęliście się chichać z tej mojej wypowiedzi. I tak jakoś umknęło, ale widzisz, jak to specjalnie wyszło, że musiałam stać i pożegnać się właściwie. Słuchaj, było różnie. Tak jak to powiedział przed chwilą nasz przewodniczący, było różnie. Mam nadzieję, że w tym momencie Nowa Rada będziemy jakoś współpracować bardziej demokratycznie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. A Tobie życzę wszystkiego dobrego. Thank you.
Widzisz?
Jak